Są ludzie, którzy pamiętają tylko uczucia, a są tacy ludzie, którzy pamiętają tylko fakty. Chodzi o to, żeby to łączyć, zwłaszcza wtedy, gdy rzecz dotyczy jakichś naszych poważnych błędów, win, grzechów. Herod to jest człowiek, który pamięta fakty, że kazał ściąć Jana Chrzciciela, ale wydaje się, że w ogóle nie pamięta uczuć, przeżyć, które przypuszczalnie tam wtedy jednak się pojawiły. Jakiegoś przerażenia, bojaźni, że dopuszczam się czegoś niegodziwego. On już tylko pamięta fakty. To uniemożliwia jakiekolwiek nauczenie się, takie zbawcze, twórcze czegoś z przeszłości, a zwłaszcza z tej trudnej przeszłości.